Tym razem wybraliśmy się na słynną wśród polskich kajciarzy i windsurferów Wyspę Rados. W czerwcu, w lipcu i w sierpniu mamy tutaj zapewnione wiatry termiczne, które wieją praktycznie codziennie. Szykuję na Rados deseczkę do odpalenia. Jak to się skończy, zobaczymy. W każdym bądź razie najważniejsze, że wieje. Długi weekend spędzimy w Triandzie, czyli Ixia, Iliaisos i okolice. Oczywiście zamierzamy również odwiedzić Prasonisi odległe o około 70 km i położone w dolnej części wyspy. Fiński kajciarz o takim typowo fińskim nazwisku, Wywaljonsson. A nie Wywaljonsson? Wywaljonsson może, tak. No wychodzą z ukrycia kajciarze. Nie było ich do tej pory, ale już się pokazali. I podobno po południu będzie lepiej. Wychodzisz na plażę i co? I cyrkowe sztuczki. Dajcie mi czwartego! Daniel, powiedz, jak z twojego punktu widzenia wyglądają pierwsze wrażenia z tego spotu kajtowego, jakim jest Trianda, a w zasadzie to nie jest słynny spot kajtowy, tylko jest to miejsce, gdzie pływa się na windsurfingu, ale również można na kajcie. Jak pierwsze wrażenie? No zobaczymy, na razie nie ma wiatru takiego zbyt mocnego, podobno się ma rozwiać dzisiaj. Jakby wiatr był ok, to tutaj mamy dużo miejsca do wystartowania, chociaż przy hotelu z tamtej strony też jest miejsce do wystartowania, jakichś zakazów specjalnie nie było, nikt tam nie widział jakiejś tablicy, że to jest plaża hotelowa i nie wolno, bojek żadnych nie ma. Wydaje mi się, że tutaj można wszędzie wystartować, a tym bardziej tu, w tym miejscu. Jesteśmy w tej chwili między Triandą a Ixią, w pobliżu hotelu Avra. Od hotelu jakieś 200 metrów, 300 metrów od naszego hotelu. Ciekawostka, którą Daniel zauważył. Co to jest, Daniel? No nic nie wieje podobno. Według prognoz Wind Guru nic, Wind Finder nic, a w rzeczywistości, jak widzieliście przed chwilą, jest 12,6 węzła i to się wzmacnia, a już widzieliśmy tam gdzieś pod Danii. Chyba jest więcej niż 12. W miejscu, gdzie jest pomiar. Około 15, ale tu pokazuje nam prognoza, że jest około 5 do 7 maksymalnie węzłów, a tam się ludzie ślizgają. I to jednym tak... słowem, spostrzeżenie, nie kierować się prognozami. Tak, tak jest. Cześć, jestem Aga z Polski. Cieszę się, że będziesz mogła parę słów powiedzieć o tym spocie. Powiedz, dlaczego tu warto przyjechać? Właśnie do Triandy, dlatego że znane jest Prasonisi. A jak z Triandą? Trianda ma to do siebie, że tutaj jest gwarancja wiatru w lecie 90%. Prognoza zaniża znacznie siłę wiatru. No a teraz na przykład w prognozie jest 6 węzłów, a aktualnie mamy 12. Na waszych odczytach my szacujemy to na 15 dalej od brzegu. Nawet tam dalej. Się ślizgają. Tak jest. Kierunek wiatru jest zawsze stały, ponieważ jest to termika. Czyli z lewej strony... Od zachodu. Od zachodu wzdłuż brzegu. Wzdłuż brzegu, tak jest. Więc pływamy sobie prostopadle do brzegu. Jest bezpiecznie, bo jesteśmy tutaj, więc możemy obserwować wszystkich na naszej arenie. Czyli mówisz, że jest bezpiecznie, super, jak pod wodą? Są jakieś przeszkody? Nie ma żadnych przeszkód. Jeżowce? Nie ma jeżowców, można spotkać duże żółwie, latające ryby, czasem delfiny. O, genialnie. Nie ma żadnych wystających skał, żadnych pułapek. Jedyne co, to 20 km dalej jest Turcja. Aha, Turcja jest tuż obok. Bardzo przyjazny, sympatyczny kraj. Woda płytka, głęboka? Woda głęboka, 5 metrów od brzegu można spokojnie do klatki piersiowej stać. Początek maja już zaczyna się termika, także co popołudnie od godziny 3-4 siła wiatru wzrasta i praktycznie... Nastawiać się na popołudnie, tak jak w wielu miejscach innych na świecie podobnych, gdzie działają wiatry termiczne. A jak z kajtami? Kajty, mamy swoją stację, tylko jest ona położona troszkę dalej, 1,5 km w Kremasy, Air Riders. Właśnie w tym roku otworzyli
jako nową odsłonę. Zrobili wszystko od początku, bazę. Bardzo ładnie to wygląda. Zachęcam, żebyście tam podejdziemy na pewno. Może na 100%, mamy. Tak. A jest... powiedz, czy tutaj można na kajcie pływać w okolicy? Tutaj nie. No, umówiliśmy się tak, żeby było bezpiecznie. Tak. Tutaj są windsurferzy, a kajciarze są wyżej. W sezonie, kiedy jest pełno ludzi. Tak jest. Przed sezonem to chyba nie sprawia problemu. Nie sprawia, tylko wiadomo, z hotelami... Mhm. Czasem ciężko się dogadać, jak już tutaj są ludzie, naturalnie. A w tych przestrzeniach tutaj jakichś tam pomiędzy, gdzie są takie... Jak lokalesi można... pływają? No to wtedy tak? Nie ma problemu. Nie ma problemu. Mhm. Tylko większość ludzi jednak wybiera tamte rejony, gdzie jest jednak więcej kajciarzy. Oni mają te jetski, czyli mogą bardzo szybko podjechać, nawet jeżeli ktoś zgubi deskę, coś się stanie, no to są... Czyli jakieś półtora kilometra stąd. Tak jest. Jeszcze jedno ważne pytanie. Czy tutaj jest płaska woda, czy to jest chop, czy tutaj wave się pływa? Zazwyczaj mamy tutaj takie zafalowanie, jeżeli jest... Średnio chyba, co? Zależy od siły wiatru. W triadzie najlepiej pływać na lewo, czyli na zachód od hotelu Blue Horizon. Znajdziecie tam przynajmniej dwie bazy kitesurfingowe. W maju warto zabrać ze sobą cienką piankę, natomiast czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień to są miesiące, kiedy pianki są niepotrzebne. Ότι αγαπώ το κατατρέχεις. Μου αγοράζεις πάντα τα φθηνότερα κι όλα τα κρυφά τα καταστρέφεις. Είμαι πόντες συμπλούσες στα παντελόνια. Ελάτε να δείτε κυρίες μου. Αντρικά, γυναικεία, παιδικά ρούχα για πολύ ωραία ρούχα. Γεια σου. Εγώ σου έκανα τη χάρη και την έδιωξα, γιατί μου έλεγες πως ήταν για καλό μου. Όμως κατάλαβα πως εσύ... Κρεμάστη, μπάζα Riders, μπάζα Kajtowa. Miejsce bardzo fajne. Na pierwszy rzut oka wygląda, jakby baza się dopiero rozkładała, ale działa. Czekamy tylko na wiatr. Actually, we are looking for a good place for kitesurfing, and we see this place is better than surrounding of Blue Horizon. All right. Is it only kitesurfing? It's only kitesurfing. Kitesurfing, so here. We are disconnected from the windsurfers, uh-huh. And you're not gonna have swimmers or windsurfers in the water. Then we usually work here with the west wind. Yes. So then it's gonna be side shore. From the left. Side shore, yeah, mm-hmm. From the left. And what is the best time when you can say there is a guarantee of the wind? Well, here the wind is thermal. Yeah. In the main season, so in the morning the wind is lighter. Yes. In the afternoon the wind is stronger. Okay. So we work with the complete beginners in the morning, and then we work with advanced people in the afternoon. And the when that are already depends what kites they have, you know. Yeah, when season really starts. The main season is June, July, August, mid September. Okay. Now we're just starting, so we're still. Slowly. So this is not the best time because. The thermal wind doesn't work that good. Yes, exactly. Okay. In May, you're lucky or not. Yes, yeah. I know this place from this site also. Exactly. So in May, you're lucky or not. Sometimes you're lucky, sometimes not. Mm-hmm. Sometimes you have a very good week in May, sometimes you have no wind in May. That's right. Unfortunately. I have the same experience. But later, here. When the sea gets warm and the weather gets warm, the thermal starts working, and then it's every day the same wind, the same direction, mm-hmm. The same strength even. Co znalazłeś, Daniel? Zrób mi zdjęcie, zanim jeszcze jestem bogaty. Mam trochę tam kasy, mało kasy, ale
po tym teraz już będę, to jest moje ostatnie zdjęcie będąc biednym. To znaczy dziś znalazłeś 40 eurocentów tak. na plaży. Tak. Co jest bardzo dobrym znakiem dla twojej przyszłej kariery, tak, finansowej. Myślę, że od tego dnia zmieni się moje życie. Być może zasłyniesz jako prezenter kajtowy. Być może. Za 10 euro dojedziecie z XI na Stare Miasto Rodos. Trzeba tu być. Rodos to nie tylko kite, windsurfing, plaże, ale to także wspaniałe knajpki, doskonałe wino i bardzo ciekawe zabytki, klimatyczne miejsca, takie jak Stare Miasto. Jest co robić. Jak tam, Daniel? Jest okej. Nie pływamy. Ale podziwiamy. Chodzimy na wycieczki. Odpoczywamy. Jest co robić. Mytos. Jest dobrze. Jest okej. Ψάξα να βρω μια ευκαιρία να αγοράσω λίγη ευτυχία. Μα το μαγαζί που τι πουλούσε. Więc tak, mamy samochód wypożyczony, nówkę podobno. Pan powiedział, że pierwszy raz wypożycza, to jest jego dziecko, mamy dbać jako jego własne dziecko, bo inaczej zrobi nam kuku. Lecimy do... Gdzie? Prasonisi. Szukać wiatru. Może go nie znajdziemy, może go znajdziemy, nie wiem. Ale ruszamy i zobaczymy, ruszamy. Co jest ciekawego na wyspie. Najważniejsza rzecz. Adam jest kierowcą, ja mogę sobie walnąć lufę. No tak, Daniel może sobie lufkę walnąć. Tam jest Prasonisi, tak, już się nagrywa. Daniel Kłos, Adam Galewski, trafiliśmy do Grecji, Rodos, słynne Prasonisi. Chociaż parę słów musimy na temat tego miejsca powiedzieć, zobaczyć. Usłyszeliśmy przed chwilą w sklepiku starego dziadka, który sery kozie sprzedaje, że tutaj wieje ciągle. No czasami zdarza się, że nie wieje, ale generalnie wieje ciągle. Takie wypadki jak dzisiaj, że akurat nie wieje. No tak, dzisiaj wieje słabo, ale widzimy, że jacyś ludzie mimo wszystko gdzieś tam się ślizgają. Natomiast koło Rodos w Triancie totalna flauta. Tutaj to miejsce, Prasonisi, to nie jest miejsce, gdzie czekają na kajciarzy. To jest miejsce raczej typowo windsurfingowe. I czym to się objawia? Nie ma za bardzo zaplecza, owszem, można się uczyć, tutaj wykupicie sobie kurs, w porządku, ogarną was, natomiast jak przyjedziecie tutaj z własnym sprzętem, to weźcie pod uwagę, że akcja ratunkowa kosztuje 50 euro. Ja myślę, że to ma zniechęcić kajciarzy mniej doświadczonych, żeby tu pływali. Tutaj po prostu w sezonie jest bardzo ciasno, akwen jest pełen desek windsurfingowych i przyjeżdża tu. Widać, tutaj nie ma sezonu, a jest tłok dosyć spory. I nie ma sezonu ani wiatru. Nie ma sezonu, dziś jest pierwszy dzień maja. Widać tą fajną wyspę, widać przesmyk, widać kajty w powietrzu, ktoś tam gdzieś próbuje pływać. Momentami widać nawet ślizgające się deski windsurfingowe. Widzę, kolejny kajt się odpalił tam dalej. A wszyscy wiedzą, że z jednej strony wieje wiatr, tam jest zwykle lekka falka, z drugiej strony, gdzie wiatr wieje od brzegu, jest kompletnie płasko. To miejsce jest mega fajne, zaraz sobie obejrzymy to z bliska. Na górę
Zakwaterowanie można znaleźć w lokalnych, niewielkich hotelikach, na przykład w Lighthouse, ewentualnie w odległym o kilkanaście kilometrów Genadii, bądź Plimiri, gdzie znajduje się świetny, luksusowy hotel. No trochę powiało. Nie za mocno, ale troszeczkę powiało. Niestety plaża od strony nawiecznej jest dość zanieczyszczona. Bywa, że po silnych wiatrach trzeba przejść również przez szeroki na kilka metrów pas trawy morskiej. Uważajcie na czartery Travel Service. Bywa, że w Polsce nie skasują wam ani złotówki za sprzęt, ponieważ macie tylko jeden pakunek, 20 kg, nic więcej. Ale już w Grecji na powrocie możecie oczekiwać, że będą chcieli was kasować i zrobią wszystko, żebyście zapłacili. She's a I'm not afraid to die.